na początku ubiegłego wieku. Miało miejsce w Walii wielkie przebudzenie i wielu misjonarzy postanowiło wyjechać. Niektórzy dotarli też do północnych Indii. I w plemieniu Garo, jednym z pierwszych ludzi, którzy oddali życie Panu Bogu, była rodzina, małżeństwo z dwójką synów. I za nimi mnóstwo innych ludzi zaczęło uznawać Pana Boga jako swojego Boga. Wodzowi tego plemienia nie do końca się to spodobało, więc zebrał całe zgromadzenie, wezwał tą rodzinę na środek i spytał się tego ojca, czy jest w stanie wyrzec się Chrystusa w zamian za życie. Wtedy on zaśpiewał piosenkę, którą kiedyś sam sobie wymyślił. Postanowiłem iść za Jezusem. Nie wrócę już. I w tym momencie dwójka jego synów została zabita. Wódz po raz drugi pyta się tego mężczyzny, czy jest w stanie wyrzec się Chrystusa w zamian za życie. A on śpiewa: chociaż samotny tą drogą idę, nie wrócę już. I w tym momencie jego żona odeszła. I po raz trzeci wódz pyta się tego mężczyzny, czy jest w stanie wyrzec się Chrystusa w zamian za życie. A wódz wyśpiewuje: ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Nie wrócę już. I w tym momencie on także ginie. Po tym wszystkim wódz mówi: jeżeli to jest Bóg, za którego warto oddać życie, to ja również w Niego wierzę. Wypowiedzmy te słowa z pełną świadomością tego, co one znaczą. Postanowiłem iść za Jezusem i już nie wrócę. Choćby nie wiadomo, co się działo. Postanowiłem iść za Jezusem. Postanowiłem iść za Jezusem. Postanowiłem iść za Jezusem. Postanowiłem iść za Jezusem. Nie wrócę. Wrócę już. Chociaż samotny tą drogą idę. Chociaż samotny tą drogą idę. Chociaż samotny. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Nie wrócę już. Wrócę już.
zabierz świat ten, lecz daj mi Zbawcę. Ach, zabierz świat ten, lecz daj mi Zbawcę. Ach, zabierz świat ten, lecz daj mi Zbawcę. Nie wrócę już, nie wrócę już. Myślę, że ta ostatnia pieśń czy piosenka dała nam wiele do myślenia, choćby nawet z postawieniem sobie pytania, czy każdy z nas tak tu jesteśmy, czy każdy z was, którzy jesteście na łączach internetowych, czy postanowiliśmy, czy podjęliśmy takie postanowienie, pójście z Panem Jezusem bez względu na okoliczności, bez względu na sytuację.